Cześć. Cześć. Musimy trzymać bardzo blisko mikrofon. Bardzo, ale aż tak. O, ale masz ładne. A co ty tu masz? Znak zodiaku. Nie. 96 rok, czyli data ślubu z moim mężem. Wow. Kocham bardzo. Wow. Wow. Co chcesz jeszcze zobaczyć? A masz więcej tatuaży? Mamy tam... Piórko. Piórko mamy. Dlaczego piórko? Dlatego, że straciłam 2 dzieci i one cały czas są w moim sercu, a piórko jest dlatego, żeby upamiętnić, że były w moim brzuchu. Ale to smutne wspomnienia. No, ale każdy tatuaż coś symbolizuje w moim życiu. Zobacz, tutaj mam kotwicę. Jak spojrzysz na Maćka Kurzajewskiego, to ma dokładnie na tej ręce, co ty tutaj. Jak połączysz, to te kotwice się zazębiają. Ile jesteście po ślubie? No, 96 rok. Piękne. Czyli teraz 19 lat. Piękne. Jesteśmy na imprezie modowej, więc muszę zapytać. Nie ma innej opcji. Zresztą na imprezie, którą świetnie prowadziłaś. Ekologiczne. Właśnie, ekologiczne. No to chciałem zapytać. To już wiemy. Ten temat mamy załatwiony, a Asia Krupa nie będzie nas atakowała. Który z projektantów, tych trzech topowych, których dzisiaj zobaczyliśmy, spodobał ci się najbardziej? Łukasz, powiem ci tak. Żadna z tej mody nie jest już modą dla 42-latki. To nie chodzi, ja nie mam kategorii nie wypada, ale powiedzmy sobie szczerze, że dojrzałe ciało posiada różne mankamenty. Czyli tak, jeżeli założyłabym coś od Gosi Sobiczewskiej, co jest bardzo przezroczyste, to wiesz, że jutro czytałbyś o mnie na pudelku. Tak. Ta larwa smaszcz! Znowu założyła coś przezroczystego! Naplujmy na ją! I a co ty tu masz? Też hasz? Nie? Nie, to jest Fashion is Basic. To jest hasło... Łukasz Jemioł. Łukasz Jemioł. Tak, Łukasz Jemioł, jego kolekcja Basic. Joanna Hawrot, mega takie nowoczesne, trochę japońskie spojrzenie na modę, bardzo artystyczne. I wydaje mi się, że to jest dla pewnego rodzaju bohemy malarskiej, artystycznej, dla tego rodzaju ludzi, bo bardzo skomplikowana moda, bardzo, ale wypracowana niesamowicie. I Louisa Jacob, no kompletnie świernięta. Printy, wzory, tak. Przedziwne buty, w ogóle wszystko. Ale wiesz, to jest taka moda, że jak ja jestem z Maćkiem w Nowym Jorku, to wiem, że gdyby szła w rzeczach Louisy, to na mnóstwo przechodzących osób na 37 ulicy, czy nie mówię o 5 alei, ale o 37 ulicy, która jest taka modowa, wszyscy by mnie pytali, co ty masz na sobie i skąd jesteś. I ostatnie pytanie, postanowienia, pragnienia na Nowy Rok. Żeby Łukasz Jakubiak mnie pocałował. No to patrzcie. Marzenia się spełniają. Pragnienia również, pozdrawiamy męża. Boże, co to będzie? Dziękujemy.